No witam Was. Tutaj decyzja poszła od Dawida, żeby troszeczkę muru łódkę rozbudować. Jakieś dodatkowe zasilanie. Słuchajcie. Wyjście na zapalniczkę hermetyczne dwa razy, wodomierz, włącznik, żeby było do echosondy. No i teraz pomału powierciliśmy otworki. Lutowanie kabelków. I pewnie końcowy efekt Wam pokażemy. Bardzo prosto. Oczywiście będzie wklejone wszystko na sytaplex, żeby wszystko szczelnie i hermetycznie było. Nie będzie prądaniny w kablach, nawet wieczorkiem lampeczkę będzie można podłączyć. Jeszcze ładowanie z silnika pójdzie na akumulator wtedy, co wczoraj pływaliśmy o maszynkę nasza. Tutaj sobie pogoda się popsuła, masakrycznie, dlatego wzięliśmy się za robotę na łodzi troszeczkę. Wjechaliśmy pod altankę. Słuchajcie, zobaczcie tutaj całość. Mamy ognisko, cieplutko. I będzie grill. Dawid się nauczy tu raz. Tylko ten drugi kabel zlutujemy go tutaj jakoś. Tu zrobimy mostek i termokurcz i wpakujemy te dwie rzeczy. Bo potrzebujemy ten kabelek. Ten. O. Potrzebujemy go. Tak, wrzucić tutaj. Tu go utniemy. No i już poskładane, bardziej podłączone. Teraz lutowanie, wszystko działa, bo sprawdzone, słuchajcie. Macie tutaj wyłącznik hermetyczny fajny. Cyk. Ile mamy volt? Dwa wejścia. Ta piłeczka ci spadła. Słuchajcie, to z nami tu biega. O, tu jest mała. Ale Hela, nie mocz się w wodzie, proszę cię. No, i tak polutujemy, poskładamy wszystko, słuchajcie. Wyłącznik jest hermetyczny, to tak wygląda, ale możemy go lać wodą. Z AliExpress kupiony, naprawdę bardzo fajny i też z AliExpress za parę złotych. Tu są jeszcze zaślepki takie hermetyczne, słuchajcie. One będą przyczepione. I oczywiście hermetycznie zamykane, żeby tu się woda nie lała. Oczywiście na sytapę będzie wszystko wklejone, ale pierwsze lutujemy wszystko. No, rozejrzmy po pracy. Słuchajcie, wykonane. Spójrzcie sobie. Instalacja szybka. Brueczka, bezpiecznik na odejściu. I tu mamy całą instalację pochowaną w rureczkach. Tu jest odejście dodatkowe jeszcze, jakbyśmy chcieli podłączyć jeszcze dodatkowo jakieś wyjście. No co, może odpalamy. Zajęło nam to chwilę, ale fajna sprawa, bo zero kabelków. Informacja od razu zaświeca nam się, że jest podłączony akumulator i jest dobry bezpiecznik na odejściu. To jest ważne. To później nie wiemy, czy szukać, czy wymieniać. Odpalamy, mamy informację o stanie akumulatora, zasilanie, karminka. Tutaj mamy jeszcze mocowanie, też na szybko fajne mocowanie pod echosondę. Tak słabo jest zakręcona, ale tutaj na próbę. O, proszę bardzo, tutaj możemy sobie... tu mam jeszcze na telefonik. Też możemy sobie tam ustawiać i sobie patrzeć. Podłączenie i też podładowareczkę i taki zestawik. Ile to było? 2 godzinki? Coś koło tego. No, 2 godzinki z klamotów, które zostały znalezione w garażu tak naprawdę.
i to hermetyczne. Ważne, że te wejścia są hermetyczne. Klejem specjalnym jest też hermetycznym, żeby tutaj woda tam nie ciekła. Najważniejsze, ten wyłącznik też jest hermetyczny. Woda może się lać, może być zanurzony całkowicie w wodzie. Do zakupienia na AliExpress. No to słuchajcie, jak chcecie, to taka instalacja, 2 godzinki i macie fajnie wyprowadzone. Łapki w górę, słupki, no i co? Do zobaczenia nad wodą. Hejka.